Celem niniejszej serii jest przedstawienie postaw jednostek w krytycznych sytuacjach, a nie analiza słuszności sprawy, w imię której działały. W styczniu 1915 roku niemieckie krążowniki liniowe stoczyły bitwę na ławicy Dogger ze swoimi brytyjskimi odpowiednikami. W trakcie starcia ciężko uszkodzony został SMS Seydlitz. Pocisk z HMS Lion spowodował eksplozję, która zabiła 165 marynarzy i wywołał pożar, który grozi wybuchem amunicji i zniszczeniem okrętu. W zadymionym już pomieszczeniu podoficer Wilhelm Heidkamp chwycił rozgrzany do czerwoności zawór i zalał magazyn amunicyjny, ratując życie 1000 swoich kolegów. Ciężko uszkodzony SMS Seydlitz dowlókł się do portu i rok później wziął udział w bitwie irlandzkiej. Po wyleczeniu swoich oparzeń do służby na okręcie wrócił też Wilhelm Heidkamp, który pozostał na nim aż do samozatopienia w Scapa Flow w 1919 roku. Po wojnie dzielny marynarz prowadził sklep swojego ojca, zmarł w 1931 roku wskutek powikłań po wdychaniu dymu w czasie swojej słynnej akcji ratunkowej.